Skąd pewność, że to jest ta kobieta? A czy takie przeświadczenie to chyba od Pana Boga po prostu, że jeśli ją wypuszczę, to stracę i będę żałował tego całe życie? Trudno mi to jakby teraz opisać, natomiast takie pierwsze nasze spotkanie to była taka strzała, płacz, taka strzała, która mnie przebiła na naprawdę na całe życie i tak, to jest to, ja chcę, idziemy tutaj, no. Także no, 20 lat jesteśmy razem i... Ja myślę, że to moją miłość do niego on sam pielęgnował. Tak, jeżeli bym miała porównać to do jakiegoś kwiatu, to on ten kwiat podlewał i dzięki niemu on rósł. A jak już urósł, to ja już nie chciałam niczego innego. I ten pokój serca po prostu przyszedł, tak? Że ta decyzja była w pełni taka świadoma i wolna. Że miłość to jest taka relacja, która ma takie trzy składowe: namiętność, intymność i zaangażowanie. I namiętność to jest to, o czym mówisz, chyba to zauroczenie, to jest ta pierwsza faza miłości, w której mamy takie szaleństwo neurotransmiterów w mózgu, kiedy nam te fenyloacylaminy wytryskują, dopaminy, serotoniny i jest to takie całe szaleństwo, można nie jeść, można nie spać, aby obiekt był. Tak, można różne rzeczy robić na rzecz tej drugiej osoby. I to rzeczywiście, no, ta cała biologia niesie nas bardzo mocno. No i powiada się, że to ta pierwsza namiętność, to zauroczenie, zakochanie mija tak od, niektórzy mówią, że do 2 lat, niektórzy mówią, że do 5, no w każdym bądź razie kiedyś mija i wtedy często ludzie mówią, no to się odkochałem, bo już nie ma tych wszystkich, tego całego szaleństwa, tych wszystkich motyli, tych neurotransmiterów, które tak szaleją, tak? Bo w tej pierwszej fazie zakochania wytryskują nam opiaty endogenne, czyli trochę jesteśmy jak na narkotykach, nie? To jest taka faza, bardzo przyjemna zresztą, ale się kończy. I potem można budować tą miłość w oparciu o te dwie inne składowe, czyli w oparciu o intymność i zaangażowanie. Zaangażowanie, czyli taką chęć trwania tego związku na czas nieokreślony i intymność, która ma dwa takie kawałki, taką intymność fizyczną związaną z poczuciem bliskości, z dotykiem, z przytuleniem i z tym wszystkim, co jest nam po prostu potrzebne. I intymność poznawczą, która jest związana z taką chęcią rozintymnienia się wobec tej drugiej osoby, pokazania jej całego środka i poznania jej środka. Czyli myślę sobie, że jak tego nie pomylić, no pewnie przetrwać tą fazę tego szaleństwa takiego związanego z neurotransmiterami, ale też zobaczyć, na ile ja chcę się angażować w ten związek. Czy te moje kawałki takie poznawcze, takie już całkiem świadome, nie tylko emocjonalne, czy one rzeczywiście istnieją, są, czy ja też się angażuję w ten związek, czy chcę działać na rzecz dobra tej osoby, nie tylko rzecz dobra i przyjemności mojej. No, kluczem jest i poznać siebie, i poznać dobrze drugą osobę, to co Jacek mówi, też jej potrzeby, w tym się dogrywać, docierać, ale no, nie stracić po prostu z oczu tego celu, tak, że no, jesteśmy razem na dobre i na złe, tak jak sobie ślubujemy, a nie kiedy będzie nam wygodnie. Po prostu najpiękniej jest zacząć akceptować i siebie ze swoimi słabościami i drugą osobę. Oczywiście też od siebie wymagać. Z tym, że no po prostu dać sobie no przyzwolenie na to, żeby po prostu być człowiekiem, a nie chodzącą maszyną, tak? A razem jest łatwiej wtedy, kiedy ma się ten wspólny cel, czyli kiedy mamy wspólne wartości. Tu, jeśli chodzi o nasze warsztaty, jesteśmy też otwarci na osoby nie tylko wierzące, ale rzeczywiście no, obserwujemy, że łatwiej jest, kiedy no, łączy nas też Pan Bóg po prostu. Jesteśmy w tym razem, ona mnie wspiera w różny sposób, przede wszystkim swoją bliskością. Jeżeli potrzebuję porady, zawsze o nią proszę, tak? Natomiast no, jesteśmy w tym razem, jest wyraźniej, lepiej, razem po prostu. Ta pierwsza relacja jest najważniejsza i to ona ma szansę tak naprawdę przetrwać. I
że tutaj warto włożyć tę energię, warto włożyć siłę, pragnienia i pomysły na to, co zrobić z tą relacją, a nie liczyć na to, że ktoś przyjdzie ktoś nowy i będzie lepiej. Nie będzie lepiej, jeżeli ja czegoś z tym nie zrobię. Małżeństwo to trochę takie naczynia połączone. Jak się zmienia jedno, to się zmienia drugie. I czasami jest tak, że pracuję tylko z jedną osobą z pary, w pewnym sensie nad ich małżeństwem, ucząc tą osobę odpowiedniej komunikacji, ucząc tą osobę bycia przy sobie, mówienia o swoich potrzebach, empatii. To bardzo często zmienia też cały ich związek. Nie zawsze, ale często rzeczywiście tak jest. Małżeństwo to jest miejsce, w którym możemy być najbardziej szczęśliwi. Jeśli jesteśmy tym małżeństwem, to musimy o nie walczyć, bo nigdzie indziej poza tym małżeństwem nie będziemy szczęśliwi. To jest to miejsce, gdzie Pan Bóg błogosławi i tu mamy możliwość bycia prawdziwie szczęśliwym człowiekiem. O małżeństwo zawsze warto walczyć. Małżeństwo jest taką relacją, o którą ma ogromną wartość i zawsze warto. Zawsze jest nadzieja. No bo małżeństwo wymyślił Pan Bóg, tak? Jeżeli mamy do czynienia z małżeństwem sakramentalnym, to już nie tylko nam zależy, tylko zależy też Panu Bogu na tym. Ale warto, zawsze jest nadzieja, zawsze można coś zrobić, żeby było lepiej. Ludzie między sobą często nie rozmawiają, po prostu nie rozmawiają. Rozmawiają tylko o zadaniach, rozmawiają o tym, co trzeba zrobić, co trzeba wykonać. Nie rozmawiają o relacji, nie rozmawiają o uczuciach, nie rozmawiają o potrzebach. Myślę, że idealnej relacji, czy ona jest takim celem, że wydaje mi się, że nie da się jej stworzyć na ziemi. To nie znaczy, że nie warto się starać. Trafiły do mnie pary, które miały bardzo trudne relacje, bardzo trudne wydarzenia się między nimi zadziały, łącznie ze zdradą. I te związki przetrwały. Oczywiście to była długa droga, to była ogromna praca obu tych osób. Akurat tu kobieta była zdradzona, więc też kobiety nad przebaczeniem, nad darowaniem mężowi, nad rozliczeniem różnych rzeczy. Natomiast ten związek trwa i ma się bardzo dobrze. Także myślę, że da się uratować właściwie każdy związek, w którym dwie osoby chcą. Ważny jest czas dla siebie, dla nas, w tej hierarchii, którą mamy, gdzie na pierwszym miejscu staramy się stawiać Pana Boga, to na drugim miejscu chcemy stawiać naszą relację, a na trzecim miejscu dzieci i dalej rodzinę. Jeżeli mamy tak ustaloną hierarchię wartości, jeżeli dbamy o naszą wspólną relację, no to zmiana naszej rodziny nie wpłynie na naszą relację. Tak? Jeżeli byśmy stawiali na pierwszym miejscu relacje z dziećmi, to wtedy ta utrata dzieci w momencie, kiedy zaokładają swoje rodziny, tak, wychodzą z domu rodzinnego, byłaby dla nas druzgocąca. Bycie razem, decyzja, że jesteśmy razem i bycie razem w codzienności po prostu. Nie tylko kiedy jest miło, fajnie, ale często pomimo właśnie. Nie chodzi o męczenie się ze sobą, tylko o no, taką pracę własną i wzajemną. Tylko tak bardzo ważna w relacji jest taka troska o ten czas dla siebie nawzajem. Też mówimy na warsztatach, że trzeba znaleźć ten czas codziennie, ten czas w tygodniu, ten czas w miesiącu, żeby pobyć po prostu tylko razem. Postanowienie mamy i trwamy w tym postanowieniu, że dwa dni w miesiącu, i nasze dzieci to wiedzą, że jeżeli jest drugi albo czternasty, to rodzice mają randkę i po prostu nie ma w ogóle nawet pomysłów szalonych, planowania coś z rodzicami wtedy. Więc one są cały czas, ale staramy się też organizować. No, w tej chwili z racji okoliczności jesteśmy w większości w domu, więc ten czas spędzamy sobie w domu, natomiast jesteśmy w tym czasie sami. Wnosimy do małżeństwa, do naszego małżeństwa dużo z relacji z rodzicami, dużo z relacji rodziców ich wzajemnych, bo relacja rodziców wzajemna, którą ja obserwowałam jako dziecko, jest pewnym wzorcem relacji, którą ja gdzieś będę budować później w przyszłości.
że stamtąd sobie czerpiemy, stamtąd uczymy się, jak wygląda rola mężczyzny, jak wygląda rola kobieta, jak wygląda rola mamy, jak wygląda mama, rola taty, jak wygląda rola męża, jak wygląda rola żony. I nawet jeżeli jest tak, że obserwując tych rodziców mówimy sobie, nie, ja taka nie będę, to naprawdę najczęściej jest tak, że powielamy te wzorce. Dobrą wiadomością jest, tak jak powiedziałam, takie bycie przy sobie, nazywanie sobie różnych rzeczy. I oczywiście wtedy w sposób świadomy mogę korygować moje zachowania. Natomiast jeżeli nad tym nie będę pracować, to one po prostu będą trochę na zasadzie takiego autopilota, takiego schematu, który wnoszę w swoje życie. Więc każdy ma jakiś bagaż z domu rodzinnego. Tylko ważne, żebyśmy wiedzieli, że my teraz mamy stworzyć coś nowego. Wziąć z tych bagaży to, co najlepsze, najlepiej by było, i stworzyć pewną nową jakość, my, nasze małżeństwo, tak? Bierzemy dobre doświadczenia z mojego domu, z domu mojej żony i staramy się to połączyć w jedno. I bardzo się tu rozczaruję. Bardzo się tu rozczaruję i tu będzie to niedopasowanie, niedobranie, czy jakby to inaczej powiedzieć. I tu jest kwestia do pracy osobistej, że i odpłakania tego, że tego nie dostałam w dzieciństwie, a powinnam to dostać tam. I już nikt mi tu tych plasterków nie poprzykleja, bo ta odpłoń nie jest do wypełnienia przez męża czy przez żonę. W relacji nie o to chodzi, w byciu żoną, w byciu matką. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, już nic nie muszę robić. Tylko właśnie najpiękniejszy jest ten proces, że ciągle jest coś do zrobienia, coś jeszcze ciągle mogę zmienić, mogę się poprawić i mogę sprawić, że nasze życie będzie piękniejsze. Dom rodzinny nas trochę uzbraja w pewne rzeczy i wyposaża w pewne rzeczy. I my się dobieramy trochę na zasadzie deficytów. Czyli jeżeli miałam niewypełnioną, moja rodzina nie dała mi miłości tyle, ile bym jej potrzebowała, troski tyle, ile bym jej potrzebowała, to będę miała taką tendencję do tego, żeby szybko wejść w związek, żeby szybko wejść w taką relację, gdzie dostanę te namiastki miłości, bliskości, czułości. Jeżeli to trochę dostanę, no to szybko w to wejdę, a ta druga strona bardzo często miała tylko w tym rozpędzie tą możliwość okazywania miłości i tej takiej troski i czułości. I potem już tego nie będę dostawać. I zaczną pojawiać się kryzysy, tak? A we mnie będzie taka ogromna dziura, taka ogromna otchłań, która będzie potrzebowała wypełnienia tą miłością, bo tego nie dostałam z domu, nie? Dzięki takim warsztatom my możemy to usłyszeć, że musimy być na to przygotowani, że dzieci są nam dane, są nam zadane, nie są naszą własnością, tylko Pan Bóg je stworzył, dał nam je na pewien czas. I mamy je przygotować do życia samodzielnego. Mają wyfrunąć z tego gniazda. A my potem mamy przejść do innego etapu naszego życia. Taka wściekłość trwała tylko wtedy, kiedy emocje były wysoko. Natomiast kiedy one opadały, to myślę, że oboje zakasaliśmy po prostu rękawy i robiliśmy coś w tym kierunku, żeby z tego wyjść, no bo oboje ślubowaliśmy przed Panem Bogiem i nie było takiej możliwości, że my się z tego wycofamy. Coś się takiego wydarzyło, że nie jesteśmy ze sobą. Coś się takiego wydarzyło, że jest nam dalej do siebie. Zauważyłam, że nie spędzamy wspólnie czasu, nie rozmawiamy, robimy różne rzeczy oddzielnie, a więc porozmawianie. Czasami taka refleksja i powiedzenie o potrzebach wystarczy, żeby jakby zrestartować ten związek. Czasami nie, czasami trzeba przyjść do terapeuty po prostu i nawet czasami to nie musi być długa terapia, wystarczy kilka spotkań, kiedy od nowa uczymy się tej komunikacji, słuchania swoich potrzeb nawzajem, nazywania ich i takiego zbliżenia się do siebie. Mamy kryzysy, mamy trudniejsze momenty, kiedy wychodzą na wierzch nasze jakieś różne dążenia, też nasze zranienia, nasze wyobrażenia. Tak, natomiast myślę, że coraz lepiej udaje nam się z tego wychodzić. Naszym zadaniem jest to, żeby przyjrzeć się razem z parą czy osobą, która przychodzi indywidualnie, tym jego trudnościom, żeby zajrzeć w jego potrzeby, żeby nauczyć o nich opowiadać, żeby zajrzeć w jego emocje, żeby nauczyć je wyrażać prawidłowo. I żebyśmy wspólnie tak naprawdę opracowali jakiś plan naprawczy na to.
Dla nas najważniejsze jest to, co wy zrobicie przy waszym stoliku, między wami, co się zadzieje między waszą dwójką, niż to, co tak naprawdę powiecie nam tutaj. Nie musicie mówić nic. Fajnie byłoby, jakbyście powiedzieli, jak macie na imię, ewentualnie lat jesteście razem, ale nic więcej od was nie chcemy. Dla nas ważne jest to, żebyście wy między sobą, przy waszym stoliku, przy waszych kartkach, przy waszej świeczce, po prostu pewne rzeczy sobie powiedzieli, czy przepracowali, poszli z tym do domu, niż to, co nam powiecie tutaj. I tak mieliśmy założenie od początku. Fundacja ma kilka propozycji dla par. Dla par w kryzysie oczywiście proponujemy terapię. Jest nas tam kilka terapeutek i możemy to zaproponować. Natomiast też są weekendy małżeńskie, które prowadzi brat Piotr Zajączkowski, który jest fundatorem naszej fundacji, teraz jakby to jest niezależne od fundacji, ale też często proponujemy te weekendy małżeńskie. Były do tej pory randki małżeńskie, pandemia nam to wszystko zmieniła, miejmy nadzieję, że do tego wrócimy. My jako terapeuci jakby nie narzucamy swego światopoglądu. Jesteśmy osobami wierzącymi, ale nie narzucamy swego światopoglądu, więc każdy może przyjść. Odpłatne zazwyczaj to jest, ale w fundacji zwykle to jest niższa stawka niż na tak zwanym mieście. Chyba że mamy jakiś projekt napisany, wtedy możliwość jest nieodpłatnego przychodzenia na terapię i korzystania z tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałam. Staramy się pokazać, że pomimo problemów różnych, które nas w życiu spotkają, możemy pracować nad naszym związkiem i każdy związek jest do uratowania, absolutnie każdy. Tylko trzeba w niego włożyć odpowiednią ilość pracy w jakiejś postawie pokory, bo każdą zmianę zaczynam od siebie. Zajmuję się rodzinami, a od niedawna też bardziej rozwijamy też tą działkę dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. Podstawowym celem fundacji jest wspieranie małżeństw, wspieranie rodzin, pomoc, wszechstronna pomoc właśnie rodzinom i małżeństwom. Tak? Przygotowywanie narzeczonych do osób, które chcą zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs na miłość powstała formalnie w styczniu 2014 roku, kiedy zgłosiliśmy ją do KRS-u. Natomiast wszelkie działania zaczęliśmy dużo wcześniej. Pierwsze nasze działanie to był rok 2011, kiedy poprowadziliśmy pierwszą grupę warsztatów dla narzeczonych. To był pod nazwą Kurs na miłość. One mają być taką iskrą. To też nasze założenie, kiedy prowadziliśmy warsztaty dla narzeczonych i zakochanych, ponieważ one trwały 13 tygodni. Założenie było takie, że przez te 13 tygodni chcemy wypracować także nawyki. Dlatego pomiędzy jednym a drugim spotkaniem bardzo zapraszaliśmy naszych narzeczonych do tego, żeby znaleźli sobie czas na taką własną randkę. Trochę po to, żeby mogli omówić te materiały, które my im dawaliśmy, ale też po to, żeby właśnie wyrobili sobie taki nawyk, że to jest po prostu bardzo ważne. Jest to pewien kierunek wyznaczony. Czasem możemy odnieść takie wrażenie, jak patrzymy na jakąś parę, małżeństwo, że to jest idealne, ale wiadomo, że mają swoje trudności również. Natomiast ważne, żeby wiedzieć, że jest do czego zmierzać, tak? Że jest cel. Mamy ten cel, obieramy go i obieramy ten kurs na miłość. Tak? Dobierz swój kurs na miłość, to też dla mężczyzn bądź kapitanem okrętu, którym płyniecie. To kapitan jest odpowiedzialny za to, gdzie okręt pod tytułem rodzina i małżeństwo płynie. Nie daj sobie wyrwać tego steru, trwaj przy nim, ale rób to w taki sposób, żeby ci, za których jesteś odpowiedzialny, po prostu byli bezpieczni. I taka zachęta dla panów, aby przypomnieli sobie tą prawdę, że ta ich siła, ich oczywiście też i wrażliwość, bo to nie tylko ten jeden aspekt, ale że to jest coś, co jest niesamowicie ważne, żeby ten fundament w rodzinie budować. Między nami nie ma granic, są tylko drogowskazy, do ciebie prowadzą.